tak jako wolontariusze chyba wszyscy staramy się nie być sami i lepiej mieć ręce pełne roboty niż po prostu zastanawiać się nad tym, co się dzieje, bo jest to bardzo dla nas trudne i obciążające również i bardzo poruszające. Teraz robimy herbaty właśnie i chcemy je zanieść do namiotów, bo tam są osoby czekające na transport. A że jest temperatura jaka jest, to chcemy ich trochę ogrzać. Mamy też zupę z tyłu w razie czego. A poza tym to rozdajemy wszystko, co się da, co potrzebują. No, to są ludzie, którzy uciekli i schowali całe swoje życie do jednej walizki, więc dajemy im to, czego potrzebują najdłużej. W naszym mieście jest szpital, który był covidowy. W tej chwili przekształca się na szpital, który będzie prawdopodobnie dla rannych przygotowany. Daj Boże, żebyśmy go nie musieli uruchamiać. Ale ponieważ nie ma lekarzy, sprzętu, zwozimy ten sprzęt. Przy okazji zabieramy żywność dla mieszkańców. We met a pastor and he was very friendly and he helped us to bring us in contact here to the borders and he brings us to the places where we can give the people the packages. W tej chwili jest bardzo dużo zapałów w ludziach, wolontariuszach, w ludziach dobrej woli, mieszkańcach okolicznych miejscowości. Musimy się przygotować na to, że to nie jest sprint, tylko maraton. Liczymy na to, że po prostu będziemy wszyscy mieli siłę, żeby też właśnie pomagać przez długi okres czasu. Także bądźmy gościnni, ale też dbajmy o swoje zasoby. Jak gdyby uważajmy na to, żeby się nie przeforsować, żebyśmy mieli siłę na pomaganie przez dłuższy okres czasu, bo to na pewno potrwa jeszcze długo. Tutaj tydzień. I no, w zasadzie najfajniej to widać tam na dole, na miasteczku, bo jak przyjechałam, to była tu kupa ciuchów i jeden stolik z jakimiś rzeczami. Teraz już mamy w zasadzie 10 namiotów, każdy ma swoje ogrzewanie, światło i wszystko, więc po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to wygląda. Tutaj przy granicy nam się udało rozbić też dopiero niedawno, no bo wszędzie w różnych punktach są różne potrzeby. Tutaj mamy osoby, które przychodzą na piechotę, a tam znowu w miasteczku osoby przejeżdżające samochodami. Już schłodziłaś? Nie, w żadnym jeszcze nie schłodziłam. Very cold. We give them a little bit hope, so we are praying all the time that the war may stop and the people will soon get back to their own country back, but yeah, at the moment we see the opposite. Crowds were coming with only mothers and children standing for days or sometimes 10-12 hours in the cold, and it's very freezing here, ice cold. Młoda kobieta czekająca na męża Rosjanina, która płakała, bała się, że go nie wpuszczą tutaj, bo jest Rosjaninem, a on od lat mieszka z nią na Ukrainie i nie chce walczyć, nie chce być żołnierzem, nie chce walczyć przeciwko swoim.